rewolucja komunikacyjna w Opolu nie ustaje. W tym wypadku mówimy o budowie nowego węzła, węzła, który umożliwi skrzyżowanie. Podkreślam to, że tutaj będzie rondo, może tak właściwiej, ale skrzyżowanie dróg, czy możliwość połączenia dwóch dróg. Szczególnie istotne jest to, jeżeli chodzi o ulicę Kośnego. To była droga przez wiele lat zamknięta, bez możliwości włączenia w ulicę Bohaterów Monte Cassino. Tymczasem zmiany, jakie wywołaliśmy, choćby Państwa obecność w tym budynku Centrum Usług Publicznych, zmieniają sposób komunikacji w mieście, to gdzie się dojeżdża, o której godzinie się dojeżdża, jak się dojeżdża. I z drugiej strony są też bardzo ważne, jeżeli chodzi o dostępność tego miejsca, w którym jesteśmy, czyli Centrum Usług Publicznych, dostępność w zasadzie z każdej części województwa, bo dzięki przebiegającej tej wewnętrznej obwodnicy miasta to skomunikowanie się poprawi, powiększy poprzez tą możliwość tego dostępu bezpośrednio do Starego Miasta. I tu też chcę bardzo mocno podkreślić dostępność komunikacyjną dla pieszych i rowerzystów, bo na tym nam najbardziej zależało, bo dojechać autem do CUP-u było łatwiej, ale przejść pieszo z ratusza tą ulicą Kośnego wcale nie było takie łatwe. Tymczasem teraz będzie to bezpośrednio włączone, bezkolizyjnie. Jeszcze raz to podkreślę, dzięki tej drugiej połówce ronda, które dobudujemy, i temu węzłowi komunikacyjnemu, który temu mostowi, wiaduktowi, który będzie nad tym rondem. Całość prac to ponad 28 milionów złotych, które miasto wyda. Natomiast ponad 80% tych pieniędzy będzie pochodziło z Unii Europejskiej. Kończymy to czwarty etap tej inwestycji. Będziemy budować estakadę, która będzie prowadziła bezkolizyjnie ruch wschód-zachód. Natomiast dołem ulica Kośnego będzie połączona z Centrum Usług Publicznych rondem. Będą ścieżki rowerowe, będą tutaj chodniki prowadziły, będą bezpieczne przejścia dla pieszych, dla rowerzystów. Obiekt sam w sobie będzie też atrakcją, bo powinien stanowić bardzo estetyczny element w tej części miasta, wykończony betonem architektonicznym, z iluminacją świetlną, z ekranami dla mieszkańców, którzy mieszkają przy ulicy Kośnego i przy ulicy Ozimskiej. Także myślę, że będzie to bardzo estetyczny, ładny i funkcjonalny obiekt. Będą mieszkańcy musieli liczyć się z utrudnieniami, natomiast będziemy się starali tutaj zarówno z naszej strony, jak i ze strony współpracować z wykonawcą, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, żeby ta informacja szła bardzo sprawnie i z wyprzedzeniem za pomocą naszych różnych mediów, i żeby mieszkańcy mogli również w pewien sposób się przygotować do tych zmian, które będą się tutaj działy. Mamy do zrealizowania tutaj zadanie polegające na wykonaniu skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i plebiscytowej z ulicą Kośnego i Pileckiego. Do najważniejszych etapów tego zadania będzie należało przebudowa tej drogi wojewódzkiej w zakresie około 410 metrów bieżących wraz z budową wiaduktu drogowego, dwóch nitek, łącznie o szerokości około ponad 19 metrów. Długość tego czteroprzęsłowego wiaduktu to ponad 90 metrów bieżących. Tak jak tutaj pani dyrektor wspomniała, dosyć ciekawa konstrukcja ustroju nośnego, polegająca na wykonaniu betonu architektonicznego, wyoblonego, podświetlanego, także na pewno będzie stanowiła dodatkowy walor estetyczny w tym zakresie. Pod spodem mamy skomunikowane rondo. W ramach tego zadania oczywiście będzie do wykonania krótki odcinek ulicy Kośnego i Pileckiego, w ramach tego ścieżki pieszo-rowerowe i piesza ścieżka, przejście bezpieczne dla pieszych oraz przebudowa szeregu sieci, które w tym zakresie są do wykonania, czyli wodociągi, teletechnika, energetyka. Czas realizacji całej inwestycji to 20 miesięcy. Oczywiście od podpisania umowy w ciągu 10 dni mamy przekazanie placu budowy. Później mamy szereg, że tak powiem, wymogów kontraktowych do wykonania, czyli, że tak powiem, szereg dokumentów oraz przystąpienie do, że tak powiem, organizacji ruchu i robót poza głównym nurtem komunikacyjnym. Na przestrzeni, mówię, w przyszłym roku, na początku, jeżeli oczywiście warunki pogodowe pozwolą, chcielibyśmy się skupić już na głównym nurcie komunikacyjnym, czyli zamknąć ten cały odcinek i przystąpić do wykonywania obiektu, jak i dróg.